Elo, z tej strony Mati Wiesień, a ze mną jest Octuos. A dzisiaj robimy eksplorację. No takiego spalonego domu czy czegoś. To był mój pomysł. Tu jest dużo komarów. I dużo osób tu przychodzi nawet. Tutaj to tak wygląda. Nie będę nas pokazywał, więc prawdopodobnie. Bo ja założyłem już maskę, no. Więc tu chłop przechodził, więc nie wiem jak to będzie. Nagrywam to normalnie telefonem. Więc coś mnie ogryza. Dobra. Kiedyś sobie muszę wziąć GoPro. Później wam na sam koniec dam jakieś. Myślę, że ktoś się patrzy. Jakieś rzuty. Tu się boję wejść, bo tu się zawalała podłoga. O, ślimak. Kable. No. Gdzieś tu był komin. A ja nie wiem gdzie. To jest taki na luziku eksploracja. Nie wiem czy wam się spodoba, czy nie. Spróbuję tam wejść. To byłeś ty? Halo? No to byłeś ty? Bo nie wiem czy ktoś przyszedł, czy nie. Dobra. Czemu ze mną nie wchodzisz? Biurowa podłoga. Boję się, że upuszczę telefon. O, drzwi. Bo trochę o kolegę widać. Jak to ja go namówiłem do tego. Tamto nie chcę aż tak wchodzić. Możemy trochę zajrzeć. Ciągle myślę, że to ktoś inny idzie, a to ty. Jakieś drzwi. Ty macie lepiej. Tutaj kiedyś była opona. Tam nie zajdziemy za bardzo. No, to jest taka początkowa eksploracja. Nigdy nie eksplorowałem niczego. A ja jeszcze mam w jednej ręce tylko telefon. No i moja teoria o tym miejscu jest coś takiego, że to chyba w średniowieczu było. Nie wiem, może po prostu albo się zapalił dom, albo kiedyś było wierzenie, były wierzenia, że były wiedźmy, nie? I że spalili ją chcieli. Okropne wejście. Tam jest część lodówki. Kurde, tylko teraz normalnie przejść. Najgorzej. Dobra. Jestem trochę. Boję się trochę tego przechodzić. Łapać się ściany, bo nie wiem co na niej może być. Dobra. No z czegoś takiego małego zaskoczyłem. I to tak niewygodnie się skacze z telefonem. Dobra, chodź, bo tu obok też jest budynek. Go też dobra. Sprawdzimy. Dopiero 3 minuty ileś to trwa. Nie pamiętam co tam było. I gdzieś w okolicy tych domów, bardzo blisko, był prowizoryczny grób. Pożar. O tym mówiłem już przed chwilą. Ale to nie wiem, kiedy go wybudowali, może o tym wiesz. Nie wiem. Bóg są tory. Bo ja tutaj, no jak wiesz, przychodziliśmy tylko czasami. No, po prostu słyszeliśmy tam, że się coś zapaliło. Nie wiadomo. Moje teorie. Ciekawe, kiedy wybudowali. Zatrzymałem na chwilę nagranie. Ktoś szedł. Nie wiem, gdzie możemy iść. Stamtąd akurat, bo tam jest ulica. Tamtędy przechodzi dużo osób. Coś jest tam trochę wysoki, ale tak nie za bardzo. 1,60 m ileś na razie mam. O, o tym grobie mówiłem. Tego znicza nie było, tylko róża. Aha, może tu pochowano. No, o tym już miałem takie te. Już. Ja próbuję takie mity o tym miejscu już robiłem z innymi.
Nie, było... Pamiętasz tego, na nynie. Tylko nie mów imiona, żeby nie było o nim mowy aż tak. No to on akurat mi to pokazał. Aha. Jeszcze jednemu, na dny. No tak mówić. Boję się trochę tam wejść, bo tu jest chyba ten komin i dach się może zawalić, bo widzicie jak to wygląda. Wolę nie ryzykować, ten też. Wstanę belką w łeb i się nie obudzę przez ileś godzin. No i to tak wygląda. Praktycznie to tyle. O, budynek jakiś jeszcze. A nie, bo tu już ktoś mieszka. Z strażą pożarną tam z ten 112 jest za darmo, to można tam zadzwonić. No. Dobra. Praktycznie ode mnie tyle. Na koniec, jak mówiłem, będą jakieś te urywniki okolicy. Może gdzieś obok mieszkacie, więc zajrzyjcie. Bo cholera trzeba ten, warzaty. Dobra. Koniec ode mnie. Elo. Za chwilę będą jakieś te urywniki. Zaznaczam tu jeszcze na chwilę, żeby pokazać, jakie ja mam wejście. Tu była studnia. Tego nie pokazałem. Chyba. Nie no, przechodziliśmy tędy, więc... Tędy było wejście dla nas. Ale trudniejsze zejście. Kiedyś było łatwiejsze, bo były korzenie. Tam parę miesięcy temu. Dobra, to tyle ode mnie teraz. Elo. Bo trochę trasy nagram jednak, więc chwilę pogadamy. Trochę budynków pokażę. Tutaj się wchodzi na garażę, czego ja już dawno nie wchodziłem. Ja trochę parku rankuję. To tylko raz chyba tylko wchodziłeś. No. Myślałem, że ktoś za nami idzie. Tam był taki dziadek, który no, miał aferę. No bo ci, z którymi byliśmy, no to oni rzucali cegły. Oby mi tylko nie zdemotyzowali filmu, bo ty ciągle to cholera mówisz. A, zwolniłeś. Dobra, tam jest coś Fortun, no, czy coś tam Fortun. O kur, gdzieś rypnąłem. No to tyle. Elo.